Cześć. W tym akwarium, jak pewnie już wiecie, jest jeden filtr. Filtr kubełkowy Aquaela. I działa, wszystko jest ok, działa normalnie, działa dobrze. Natomiast wcześniej w tym akwarium, jakiś czas temu, to akwarium było prowadzone tylko na filtrach wewnętrznych, na dwóch filtrach Aquaela serii Turbo, tam był Turbo 1500 i Turbo 2000. I akwarium działało. Akwarium 300 litrowe działało na dwóch wewnętrznych filtrach. Da się. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, z jakiegoś powodu boi się kubełka albo nie chce, nie ma miejsca, nie wiem, milion innych przyczyn, można prowadzić na filtrze wewnętrznym. No ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. No więc zachciało mi się w końcu jednak filtra kubełkowego, więc jest. I teraz myślę, żeby dołożyć drugi kubełek, ale to tak jeszcze może nie w najbliższym czasie, tak żeby jeden był na samych gąbkach, a drugi na ceramice i lawie. No ale tak jak mówię, to jeszcze chwila, jeszcze pomyślimy nad tym. Może jak będzie tu jakiś trochę grubszy remoncik, może przestawianie akwarium w innym miejscu, to wtedy. W tej chwili mamy jeden kubeł Aquaela. To jest Aquael model Ultramax 1500. Jest to bardzo fajny filtr, bardzo moim zdaniem dobry filtr, wydajny, cichy przede wszystkim, bo to jest ważne, zwłaszcza jeżeli ktoś ma akwarium na przykład w sypialni. Zresztą nie tylko w sypialni, no, chodzi o to, żeby filtr był cichy, żeby był skuteczny i żeby był niezawodny. Moim zdaniem ten filtr spełnia wszystkie te warunki. Mam go 3 lata i nie było z nim najmniejszych problemów. Nic kompletnie się nie działo poza jedynym czyszczeniem. Dzisiaj przyszła pora na otworzenie kubła po raz drugi. No to otwierajmy w takim razie ten mój kubeł aquaelowski. No i tak. Mamy tutaj przygotowane, wiadomo, miski, nie miski, bo praca z wodą. A jak widzicie, na panelach żadnej ścierki, więc żeby się tam za dużo nie porozlewało. Otwieramy na tych takich zaczepach, wszystko to bardzo fajnie się to otwiera. Ostatni raz kubełek był otwierany rok temu. Zaczniemy od wyjęcia prefiltra, wiadomo. Prefiltr czyszczę co tydzień, staram się czyścić. Bywa, że co dwa, ale co tydzień staram się czyścić, więc prefiltrem się teraz zajmować nie będziemy. Otworzymy pozostałe zaczepy tak, żeby się dostać do środka, żeby zdjąć głowicę i zobaczymy, co tam się nazbierało przez ten rok. No rok to i długo, i krótko. No ale otwieramy. Głowica zdjęta, idzie do miski i zobaczymy, co tam w wodzie słychać. Głowicę na razie odłożymy, później się nią zajmiemy i wyciągamy po kolei. Tutaj jest ta, to jeszcze nie kosz, tylko to takie, powiedzmy, coś, co ma to wszystko trzymać w ryzach jeszcze. I mamy pierwszy kosz z ceramiką i z lawą, bo ja używam pomieszanej ceramiki i lawy, te takie czarne, to nie jest, że to jest aż tak brudne, tylko to jest po prostu mokra lawa, mokra czerwona lawa, dlatego jest czarna, nie? I drugi kosz też tak samo wypełniony ceramiką i lawą. Ceramika to jest zwykła ceramika aquaelowska, którą Aquael oferuje na wyposażenie tego filtra. No i teraz co? Trzeba by to wyczyścić, wymyć, wypłukać. Zobaczymy, w jakim to będzie stanie. A, jeszcze tutaj mamy wirnik. Wirnik jest wyjęty po raz pierwszy, od kiedy ten filtr jest włączony, czyli pierwszy od 3 lat. Przy poprzednim czyszczeniu filtra nie wyjmowałem wirnika. Tak wygląda wirnik wyjęty pierwszy raz po
trzyletniej pracy filtra. Nie wygląda źle, to jest jakiś tam delikatny nalot tylko na nim, który szczoteczką do zębów po prostu zmyłem. Głowica umyta, wirnik założony, wszystko z powrotem skompletowane. Trzeba by przesmarować uszczelkę. Nie chcę mi się szukać tego smaru silikonowego, gdzieś tam mam, ale w związku z tym, że ta uszczelka jest tutaj w bardzo dobrym stanie, nie sparciała, nie ma żadnych pęknięć, to przejadę ją zwyczajną wazeliną, i to wazeliną nie techniczną, a zwykłą wazeliną kosmetyczną, tak żeby ją chociaż trochę tak natłuścić. Nie było żadnych problemów, tam nic nie przeciekało, nic nie wyciekało, no ale skoro mam już wszystko rozebrane, mam wazelinę, no to przejechałem i na razie odstawiamy. No to teraz się bierzemy za ceramikę. Ceramikę sobie wysypię do miski, jeden i drugi kosz, no kosze wiadomo, do mycia, i ceramika do płukania. Chyba zostawię tą samą, bo widzę, że nie ma tragedii, nic się z nią nie wydarzyło. No jest po prostu trochę zabrudzona, jest wiadomo do wypłukania. No idziemy ją płukać z powrotem przed zasypaniem do koszy. Jestem już po płukaniu ceramiki. Wszystko czyściutkie. I jak najbardziej decyduję się zostawić tą ceramikę i tą lawę, która była. Naprawdę jest w ładnym stanie, dała się wypłukać. No nie chcę powiedzieć do stanu fabrycznego, bo tak nie jest, bo zaraz wam jeszcze coś pokażę. Ta ceramika była biała. Ona nie jest biała w tej chwili, jest taka pożółkła, jest taka jakby ekri trochę, no ale pamiętajmy, że 3 lata. A była taka jak ta, ponieważ to jest ta sama ceramika. To jest ceramika z zestawu Aquaela, która gdzieś tam mi kiedyś została po którymś filtrze, więc leżała i czekała na lepsze czasy. No i teraz doczekała się tych lepszych czasów. Po prostu jakoś wydaje mi się, że mogłoby być tam parę kulek, parę tych kulek. To nie są kulki, to są jakieś takie... to takie coś właśnie, mogłoby być więcej, i dorzucę parę tych białych, świeżych ceramik, nazwijmy to, do, no widzicie, zobaczcie jaka jest różnica, nie? Tamte są takie już pożółkłe, nazwijmy to ze starości pożółkłe, chociaż no wiadomo, że nie wpływa to na ich właściwości, na ich jakość, ale te parę kuleczek, parę ceramik więcej jak dorzucę, to nie wiem, czy będzie lepiej, ale nic się nie, na pewno nie będzie gorzej, więc dorzucę, bo mi się wydawało po prostu, że jakoś, że się zmieszczą, że mogłoby być więcej, więc tak będzie od teraz na kolejny rok, bo przecież po co jest ten kubeł? No po to, żeby pracował, a nie po to, żebym ja go co tydzień otwierał. Następne otwieranie kubła za rok. Wyciągamy gąbkę. Pierwsza gąbka to jest ta drobniejsza. No jest trochę syfu, jest ta maść taka na niej, no ale bardzo dobrze. Po to właśnie ta gąbka jest. Ma zatrzymywać ten syf. Ale zobaczcie, że to jest tak na wierzchu tylko, tak jak palcem wezmę, jest to tylko na wierzchu, natomiast jak wyjmę tą gąbkę już, to nawet widać, że ona jest niebieska. Jest brudna, no bo od tego jest, żeby była brudna, ale nie ma tragedii. Widać, że jest niebieska, i jak ją wypłuczę, a nie będę się nad nią znęcał, nie będę jej maltretował, tutaj już jest po wypłukaniu, więc wyraźnie widać, że jest niebieska, ze śladami użytkowania, no to jest oczywiste. Natomiast płukałem ją pod bieżącą wodą. Tak, wiem, za chwilę będą tacy, co mi zarzucą, że powinienem to robić w wodzie odlanej z akwarium. Ale ja zawsze gąbki płukałem w wodzie bieżącej. Może jakieś tam ryzyko jest, ale jestem skłonny to ryzyko ponieść i
po prostu lepiej mi się płucze taką gąbkę pod wodą bieżącą, dokładniej mi się ją płucze. Tutaj mamy gąbkę już tą drugą, grubszą, tą czarną. No wiadomo, tu jest czarna, więc będzie czarna ta gąbka ze spodu. I też ją wypłukałem w bieżącej wodzie, zwyczajnie pod kranem. Ale nie znęcałem się nad nią, nie cisnąłem nie wiadomo jak, po prostu, żeby jej raz nie zniszczyć. Tu, w tych miejscach, takich na tych brzegach, na krawędziach, była, powiedzmy, najbardziej zasyfiona. Taka nawet skorupa się tam utworzyła. Natomiast cała reszta już po pierwszym wyciśnięciu, po pierwszym płukaniu była ok. Wypłukałem. No to pora na wylanie wody z kubła właściwego, powiedzmy, tak, z tego filtra, bo tam wiadomo, zbiera się syf też na dnie. Mamy kubeł wylany, wyczyszczony, wymyty. Można pakować z powrotem, więc na dno, jak zwykle, czarna, niebieska, no i kosze z ceramiką starą plus tam jakieś uzupełnienie, niewielkie, ceramiką świeżą. Nie powinno to mieć żadnego wpływu, żadnego zawahania biologii. Moim zdaniem nie powinno być, ale poczekajmy chwilę, zobaczymy. Pokażę wam w dalszej części filmu. Dobra, możemy teraz założyć głowicę z nasmarowaną. Nie możemy założyć głowicy, ponieważ będziemy się musieli później bardzo pieprzyć z odpowietrzaniem filtra. Więc pójdziemy tutaj na łatwiznę, przyniesiemy miseczkę z wodą i zalejemy ten filtr wodą. Tu przyniosłem, tam do tej miski wchodzi 9 litrów wody, przyniosłem prawie pełną miskę. To powinno być za mało na zalanie tego filtra, ale wlejemy powoli i będziemy obserwować, czy to się przeleje, czy jednak będzie trochę za mało. Zalewamy wodę od razu, bo później po włączeniu poleci parę bąbelków powietrza, tylko filtr będzie, no czyli jednak za mało. Filtr będzie odpowietrzony, a tak to musielibyśmy no po prostu czekać dłużej, kombinować, przechylać ten filtr, dolewamy tak, żeby woda już pokazała się tutaj na wierzchu. O, dużo nie brakowało. Parę bąbelków poszło jeszcze z gąbki. Dolejemy jeszcze trochę. Tak, żeby, mówię, ograniczyć później te męki filtra, żeby się odpowietrzyć. Chociaż, wiadomo, można mu trochę pomóc, ale po co, jeżeli można go zalać tutaj od razu. I teraz możemy założyć głowicę. Głowicę wyczyszczoną zakładamy, zapinamy i klamry, te wszystkie, te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, nie? Tych klamr trzeba tutaj zapiąć. No ale bierzemy się jeszcze za płukanie prefiltra. Prefiltr co tydzień czyszczę, więc tam tragedii nie ma. Nie ma co pokazywać, bo ta gąbka jest tam w miarę. Chociaż pewnie będę musiał niedługo pomyśleć nad wymianą tej gąbki, bo ta już mam wrażenie taka trochę się staje sztywna. No ale jeszcze trochę wytrzyma. Pakujemy prefiltr do filtra. Też zalewamy trochę wodą, żeby poszło później szybciej. Zamykamy prefiltr. No i co? I tak naprawdę po robocie można by za chwilę filtr podpinać, węże podłączyć, no i życzyć szczęścia na kolejny rok. Jeszcze drobna kosmetyka, jakieś wytarcie, bo jest dobry dostęp do niego. Wytarcie, żeby był błysk. No i do zobaczenia za rok, chciałoby się powiedzieć. I teraz zobaczcie, co dalej. A dalej mamy akwarium po upływie 21 godzin od czyszczenia filtra. Jak widzicie, wygląda normalnie. Nic się nie wydarzyło.
nic się nie zepsuło. Żadnego zachwiania biologii czy innych cudów. Akwarium wygląda normalnie, jest czyste, woda jest ok, czyli nie takie straszne to płukanie filtrów, gąbek pod bieżącą wodą. Tym bardziej, że tutaj jest tylko ten jeden filtr, więc kiedyby były dwa, można zastosować taką metodę, jeden zostaje, tak na zmianę są czyszczone, są płukane, więc zawsze ten jeden trzyma te wszystkie bakterie, tam nie ma żadnego zachwiania. Tutaj ja mam jeden filtr i jak widać też się nic złego nie wydarzyło. Co z tym porodem, który tam w tytule umieściłem? No słuchajcie, okociła mi się znowuż pani Gupikowa. Kolejne pokolenie. I zauważyłem, że w ostatnich tygodniach, przy każdej podmiance wody, kiedy wlewam wodę taką trochę chłodniejszą, następuje poród. Po każdej podmiance mam maluchy. Czyli prawdą jest jednak to, że taka chłodniejsza podmianka stymuluje ryby do tarła lub, tak jak w tym przypadku, stymuluje ryby do porodu. Bo tutaj u mnie jest tyle samic z gupików, że zawsze któraś jest w ciąży i zawsze któraś jest w zaawansowanej ciąży. I po takiej podmiance właśnie, po takim serwisie akwarium, mija chwila i obserwuję, że już pływają te maleńkie rybki. Tak było też tym razem, więc ta zależność się sprawdza. No i tyle na dzisiaj. Dzięki, trzymajcie się, cześć.